Rak to jest inna odmiana katarów, więc przestańcie się bać. No to kto się nie boi śmierci? Powodowało to, że ci, którzy popełni chcieli popełnić samobójstwo, rezygnowali z tego. Po jednej dawce. W którymś momencie życia uświadamiamy sobie, co jest w życiu dla nas tak naprawdę najważniejsze. jest to mocna depresja, mocny stres, ludzie nie wiedzą, co robić, no po prostu dla nich, jak słyszą rak, to jest wyrok śmierci, tak? Nigdy nie powiedziałem, żebym nie poszedł na na przykład chemioterapię, więc tych rzeczy trochę mamy. Żeby tą psychikę wzmocnić Ludzie wolą się zająć tym, jakie wziąć kredyt na to, żeby pojechać na wakacje Chyba nie chcesz tego powiązać Na raka trzeba zrobić inne rzeczy i też przechodzi No jak ty możesz od chorego człowieka brać za poradę? Ktoś powie, no tak, ale dieta ja to jest przeciwieństwem Dąbrowski, Ona wzmacnia raka Bo Na YouTubie nie da się wszystkiego powiedzieć Takim ludziom się nic nie da wytłumaczyć Studni nie kopie się wtedy, kiedy dom się pali Czy ja jestem kretynem, że do tego lekarza chodziłem? Czy ten lekarz jest kretynem, że nie wiedział, co ze mną zrobić? Żeby umrzeć bez bólu Bogdan Smolosz przedstawia Kochaj, Słusz, Dbaj. Zachęta pełna inspiracji, troski i zainteresowania. Drodzy Państwo, wszystkich Was serdecznie witam. Śmiejemy się tu po krajomu, ale dzisiaj długo wyczekiwany gość. Ja się doczekałem, to Wy pewnie też. Ryszard Grzebek. Witam Ciebie. Nie na nawet państwa. jak bardzo Cię przedstawiać, zrób to sam może. Bo o tobie by za, same przedstawianie by zajęło pół odcinka. No, cóż dużo gadać. No, zajmuję się tym, czym się zajmuję. E, mając nadzieję, że ten świat się dzięki temu troszkę zmieni na lepsze. E, że będziemy trochę lepiej leczeni. Będziemy mieli szerszy światopogląd na różne rzeczy. Nie bardzo taki wąski ukierunkowany, a resztę głupawki będziemy brać w telewizji z tych wszystkich durnost mm -hmm. i nie będziemy tego mieli przetwarzać i segregować. No i tak w skrócie o mnie. Żeby w skrócie jeszcze dodać, ja mam taki set książek jego w domu. Rak to nie wyrok. Tak? Napisałeś takie? Popełniłeś? No niektórzy mówią, że nie napisałem, że, że skopiowałem. Aha, <grym> ale ty <to> wiesz <jest> najlepiej, <grym> więc nie będziemy drążyć. Wiedza ogromna. Ja wiem, że tobie jest trudno mówić, bo ty to już tyle razy mówiłeś, że trudno znowu to powtarzać, ale, ale tu są osoby, które ciebie nie słyszały. Paradyczne, więc popłyniemy dzisiaj trochę onkologicznie może w tej pierwszej części rozmowy, bo ja o tym nie wiem nic. I jakoś jeszcze nie pochorowałem się mocno, ale wiem, że na kanale jest mnóstwo osób, które potrzebują wsparcia i szerszej innej wiedzy. No dobrze, no to w tym momencie rozumiem, że rzucasz mnie na tak zwaną minę. Bo jak powiem to, co chcę powiedzieć, to... Powiedz to, co chcesz powiedzieć, tu się nie tnie, nie wycina i mówimy prawdę. O no tu nie chodzi o was, tylko chodzi o tych, którzy nadzorują tą cały ruch medyczny. Tak? No oczywiście, to są ludzie, którzy są świetnie opłacani i którzy każde słowo, które może im zagrozić, wyłapują i odpowiednio się do delikwentów odnoszą, więc jednak nie będę mówił totalnie otwartym tekstem, a kto że tak powiem, umie segregować wiedzę, to sobie z tym poradzi i będzie wiedział. No bo na YouTube nie da się wszystkiego. Ale to powiedzieć. jest smutne, że nie można powiedzieć tego, co. No, wiesz, konwencje międzynarodowe gwarantują nam wolność wypowiedzi, ale gdy się wolno wypowiadamy, to jest regulamin na przykład YouTube'a czy czegoś tam innego i pewnych tematów nie przepuszczają. Ciężko im też zarzucić, że robią coś nie tak, bo to jest ich firma. No ale ja to przewidziałem i dlatego zaprosiłem cię dopiero po stu tysiącach subskrypcji, jak mi dali ten srebrny przycisk, bo wtedy nie dają. A mi już dali, to już mi nie zabiorą. <grym> Więc możesz <grym> mówić więcej. Dobrze. Startujemy. Dobrze, człowiek czuje się źle i nachodzą go różne myśli. Myśli o diagnostyce, myśli, co by zrobić, dlaczego się czuje źle, czemu to trwa tak długo, jest jakieś schorzenie i co powinien zrobić ze sobą taki człowiek. Bo co robi, to wiemy, ale co powinien? No to są właśnie dwie różne rzeczy i no taki człowiek jest wówczas naprawdę zagubiony najczęściej i rozerwany na, na dwie połówki, można wręcz powiedzieć, bo z jednej strony został wyedukowany, że ma iść do szpitala od razu robić dokładnie to, co mu powiedzą. I ja tutaj absolutnie nikogo nie zachęcam, żeby robił inaczej, skoro tak oficjalna nazwijmy to myśl medyczna głosi, i ktoś w to wierzy, to niech sobie tak robi, tak? A z drugiej strony, jeśli człowiek ma trochę innej wiedzy, no to wiesz, że to, co oni tam proponują, owszem, do jakiegoś momentu może być potrzebne i skuteczne, ale jeśli. Popatrzymy na no to tak bardziej obiektywnie, to może powiem to, co ja kiedyś powiedziałem. Gdyby mnie na przykład dopadła taka choroba, a już byłem w bardzo podbramkowej sytuacji, razem no tam szybko z tego wyszedłem, gdyby mnie dopadła, to nigdy nie powiedziałem, żebym nie poszedł na na przykład chemioterapię, ale dla mnie to by była absolutnie ostatnia technika do zastosowania w przypadku, gdyby wszystkie inne zawiodły, nigdy pierwsza. Powód jest oczywisty. Jeżeli mam do wyboru różne substancje, które wybiórczo niszczą komórki rakowe, a nie niszczą zdrowych, albo do wyboru chemioterapię, która niszczy i zdrowe, i te rakowe komórki, no to po co mam sobie niszczyć y, inne komórki zdrowe, skoro ich nie muszę. No Ale tak jak... tej wiedzy nie mamy, że, że istnieją takie rzeczy, które działają, bo wydawałoby się naturalne, że jeśli taka możliwość jest, no to wszyscy ją będą stosować. Wiesz, ta wiedza jest, jak ją trzeba po prostu poszukać. Sporo tej wiedzy podałem też w tych książkach, tak to nie mm -hmm. wyrok. Tylko pierwsza rzecz jest taka, że jak się taką ilość wiedzy przeczyta, to gdzieś to umyka najczęściej, więc do takich książek trzeba wrócić drugi czy trzeci raz, żeby wychwycić to, co, co jakby pod nas już bardziej jest dopasowane. Ta wiedza jest ogólnie dostępna, tylko jest, no problem jest taki jak ze wszystkim. Jeśli chcesz być dobrym muzykiem, no to musisz ileś set czy tysięcy godzin poświęcić na. Na, na krótko mówiąc, naukę tego brzdękolenia, jak je nazywam, a mhm. przepraszam wszystkich muzyków, bo nie mam muzycznego słuchu, i dla mnie, czy ktoś gra wysokim, niskim tonem, to się niczym nie różni. E, <grym> więc, no ale rozumiem, że to jest fach, który, którego się trzeba nauczyć, tak jak zresztą każdego innego. Tak samo jak się chcesz umieć nauczyć, obsługiwać swego własnego zdrowia, to nie możesz do tego podejść na zasadzie takiej, że posłuchasz dwóch wykładów na krzyż na YouTube, poczytasz jakąś jedną czy drugą książkę, która w 95% najczęściej mówi o poglądach autora i poda ci dwie, trzy substancje i wow, jaki to bestseller na rynku, tylko musisz po prostu się w to zagłębić. Jeżeli mhm. się w to zagłębisz i szukasz, no to znajdziesz. Szukajcie, a znajdziecie. No ja ci, którzy już czują się źle i wiedzą, że są chorzy, to są bardziej wnikliwi i bardziej poszukujący często. I to jest część ludzi, bo część chce, żeby ktoś tą odpowiedzialność za nich przejął i żeby im powiedział krok po kroku, co mają robić. Tak, no bo to jest też trochę na takiej zasadzie, że yy, na przykład ja nie jestem się zupełnie na mechanicy, więc jak się im zepsuje samochód, to ja mi ktoś tam próbuje podpietać nawet przez telefon, na co temu samochodowi dolega, a ja mówię, nie działa. Bo po prostu nic na ten temat nie wiem i nawet nie próbuję poświęcać na to czasu, bo uważam, że jest tylu fachowców dobrych w mechanice, że zawsze mi pomogą, więc po co ja mam tracić czas, skoro i to do niczego mi to nie jest potrzebne, tak. Natomiast to, że ludzie chcą być prowadzeni, no siłą rzeczy, no ktoś pracował całe życie w innym zawodzie, no to chce być prowadzony, no niestety ja zawsze mówię tak, każdy gdzieś przez ten etap takiego doświadczenia życiowego, czy przemyśleń musi sam przejść i to każdy z nas przechodził. W którymś momencie życia uświadamiamy sobie, co jest w życiu dla nas tak naprawdę najważniejsze. No nie ma tych rzeczy najważniejszych zbyt dużo, z takiego bardzo materialnego punktu widzenia patrząc, to naj, najważniejsze dla nas jest nasze zdrowie. Wszyscy o tym wiedzą, ale wszyscy zajmują się wszystkim innym, tylko nie zdrowiem. Uczą się wszystkiego innego, tylko nie zdrowia. Ja nie mówię, że każdy musi być powiedzmy wyedukowanym jakimś tam naturopatą, medykiem, nie wiadomo kim, ale że jest zdobyć podstawowe informacje po to, żeby wiedzieć jak obsługiwać na podstawowym poziomie swój organizm i jak rozumieć pewne zjawiska. Na no to trzeba rok, dwa lata i to takiej normalnej jakiejś nauki, nie jakiejś specjalnie mocnej. I wówczas w 90 paru bym powiedział nawet procentach przypadków jesteś w stanie sobie pomóc w trybie natychmiastowym, gdy się coś zaczyna dziać. Czy nie czekasz na rozwój choroby, aż coś naprawdę już nie działa, tylko widzisz, że coś nie gra, już masz jakieś, nazwijmy to, pojęcie o tym wszystkim, to wiesz, czy iść do fizjoterapeuty, czy do osteopaty, czy iść na akupunkturę, czy wziąć jakieś zioła. Orientujesz się w tym, do kogo się udać. Tej wiedzy nie ma, dlatego że nie chcą jej mieć. Ludzie wolą się zająć tym, jak i wziąć kredyt na to, żeby pojechać na wakacje. I, I sprawdzą wiele miejsc. Tak, tak, dokładnie. I to jest dla nich najważniejsze. I później przychodzi, nie daj Boże, taka ciężka choroba. Wow, co zrobić? No, no to co zrobić? Odzywa się w tym momencie w każdym człowieku program, który był nam wgrywany od dzieciństwa. Biegnę szybko do lekarza. Jak mówię, to nie jest zła decyzja. Ważne jest to, żeby ten lekarz był człowiekiem naprawdę dobrze wykształconym nie tylko, przynajmniej z mojego punktu widzenia, w medycynie akademickiej, ale i w tej naturalnej. Jeżeli dla takiego lekarza ktoś będzie miał szczęście trafić, no to można powiedzieć, że wygrał los na loterii. Nie znaczy, że taki lekarz wszystkie przypadki uzdrowi, natomiast no, są dużo, dużo większe szanse, że ten organizm nie będzie tak, powiedzmy, zmęczony po tych terapiach i będzie odbudowany na tyle, że pokona to chórzko. Tam, gdzie, skąd ja pochodzę, było takie przysłowie, mam nadzieję, że ciągle uczą tego nowych ludzi, bo to jest świetna rzecz, które mówi, że studni nie kopie się wtedy, kiedy dom się pali. Tak samo tutaj, jeżeli ktoś ma dzisiaj zdiagnozowanego raka i on w tym momencie wpada no, w taką no, w sytuację mocno podbramkową, nie oszukujmy się, jest to mocna depresja, mocny stres, ludzie nie wiedzą co robić, no po prostu dla nich, jak słyszą, rak to jest wyrok śmierci, tak? Ja zawsze od zawsze mówię, rak to jest inna odmiana katarów, więc przestańcie się bać. Na kata trzeba się wygrzać, wypocić, wypić miód z mlekiem, przechodzi, tak? Na raka trzeba zrobić inne rzeczy i też przechodzi. Genialne. Tylko trzeba mieć dystans do niego, a nie na zasadzie raktu. już mnie nie ma. To... Dlaczego myślimy, że nie wychodzi? No że bo, nie przechodzi. No to popatrz na wszystkie portale, no. popatrz na statystyki wyleczeń raka ze szpitali medycznych. No jak to wszystko zobaczysz, no to tam nie może ci myśl do głowy przyjrzeć się z tego dawy leczyć. Więc to jest programowanie z takiej wyższej półki do samego dołu, nazwijmy to, czyli do, do przeciętnego kowalskiego. I jeżeli ktoś, jak na początku wspomnieliśmy, nie umie tej, tej wiedzy segregować, odpowiednio wyciągać logicznych wniosków, no to, no to przepad. Hmm. Hmm. No ale umówmy się, ludzie, czują się wtedy bardzo, przychodzi wiadomość, są zakłopotani, wystraszeni, zadziwieni, dlaczego ja. No, i, i, i natychmiast co robić? Nie? To jest pierwsze pytanie. No, to co ja mam zrobić ze sobą? To jak już powiedziałem, studi nie kłópę się wtedy, mm -hmm. kiedy dom się pali, no ale no już jest taka sytuacja. No co ja bym sugerował? Sugerowałbym przede wszystkim znaleźć kogoś, kto ma szersze, szerszą wiedzę na temat właśnie tych tego typu schorzeń. I tutaj, nie że chcę znowu jakoś tam przy Przytyczka komu widać, czy coś, powiem tak: większość ludzi, którzy wiedzą, że można inaczej, ale nie wiedzą za bardzo, gdzie, to biegną do jakichś gabinetów biorezonansowych, i tam na tych maszynach one są na tyle, one są dobre maszyny, one są naprawdę czułe i mogą być świetną pomocą w diagnostyce. Tylko problem jest tam taki, że najczęściej te maszyny są obsługiwane przez ludzi, którzy byli na jakimś tygodniowym mniej więcej kursie obsługi tej, ma te, tej maszyny, nie mają najczęściej zielonego pojęcia o całym funkcjonowaniu organizmu i o poziomach choroby i połączeniach między tymi poziomami. W związku z tym no, mogą tylko pomóc tyle, ile, ile, ile mogą pomóc. Najczęściej tam znajdują jakieś pasożyty, które wybijają, uważają, że już nie wiadomo co zrobili. A to może być tylko jeden z powodów, na przykład raka, niekoniecznie u tego człowieka. Mm. No więc wiemy, że pasożyty mogą być jak najbardziej przyczyną raka. To zostało już dawno odkryte, ale to nie jest absolutnie jedyna przyczyna, to jest jedna z wielu i dlatego mówię, jeśli ktoś na takie maszyny chodzi, to niech idzie do kogoś, kto ma jakąś wiedzę, niech to będzie jakiś lekarz, niech to będzie jakiś kilkuletni wyedukowany terapeuta, a nie ktoś, kto skończył jakiś kurs, no bo to było modne, przecież znam kilka przypadków takich, no ja byłem przerażony, jak ludzie, którzy prowadzili całkiem inne biznesy całe życie, w którymś momencie ten biznes zaczął się chwiać, to, co zrobili, kupili, kupili sobie maszyny. drogi, biorę z na tydzień czasu i mówią: Gdyby wiedzieli, że to taka kasa tak łatwo przychodzi, to by byli już dawno w to weszli. Ja Ehe. mówię: Boże, drogi, to przecież do takiego człowieka to to jest, ale najczęściej to są jeszcze ludzie, którzy gdzieś tam pod jakiś MLM są podczepieni, czyli całe zestawy, że tak powiem, różnych suplementów, żeby tylko sprzedać, dodatkowo się zarabia pieniądze. To dla mnie nie jest to zbyt etyczne, tak? Mm -hmm. Dlatego też mnie często ludzie pytają, jak im za, robię zalecenia, gdzie to kupić. Ja mówię sklepy internetowe, sklepy zielarskie, ale konkretnie z jakiej firmy. Mówię ja nie zniżę się do tego, żebym ja miał współpracować z jaką firmą i jakiejś firmie nabijać kasę, czy brać z tego jakiś procent. Mówię ja ty mi płacisz za porady, ja ci ją daję maksymalnie dobrą, jaką potrafię. Natomiast to twoim zadaniem jest już sobie chociażby posprawdzanie, która firma jest w miarę dobra, a która nie. Mm -hmm. A powiedz mi, ty jeszcze masz bezpośrednio relacje, spotkania z, z, z tymi podopiecznymi, z pacjentami, do ciebie ludzie mogą się jakoś dostać? Teraz tak? już nie, bo już nie mam czasu na to zupełnie. Mm -hmm. Teraz ca cała, że tak powiem, nazwijmy to para w gwizdek poszła na prowadzenie szkoły po to, żeby wyedukować nowych terapeutów. Aha. Bo powiem tak, no, nikt wiecznie nie żyje, ja też wiecznie nie będę żył. Znaczy, mam nadzieję, tak. Może pan zejdzie wcześniej niż tak. się nam wydaje i może się to uda. Ale jeżeli tak nie będzie, no to, no to trzeba, że tak powiemy no, no fajnie to wiedzę przekazać nie wziąć ją ze sobą, tak to określę. No powiedz więcej o tej szkole. O tej szkole no, to jest szkoła, która uczy logiki i terapii, przy, głównie przyczynowej, ale też objawowej. Bo cała ta medycyna, którą znamy, jakkolwiek by ją ktoś nie nazywał holistyczna, nieholistyczna, w ogóle ludzie w ogóle nie rozumieją słowa holistyczna, u, u, używają to jako szyld, żeby, żeby to fajnie brzmiało, bo jak holistyczny, tam więcej pacjentów przychodzi, ciągle biznes w tyłu, mm -hmm. tak? a niekoniecznie nie dobra jakość. Znaczy poszczególni ludzie mogą robić dobrą jakość na tyle, na ile ich stać, tak? ale, ale to jest szyld, który to długo gadać, ale z czasem mam ochotę nagrać o tym odcinek, o tym holistycznym, żeby to w końcu do ludzi dotarło, że, że to trzeba przede wszystkim zrozumieć, co to jest. No i tak się zapędziłem, że nie wiem, o czym miałem o gadać. Szkole. Aha, o szkole, okej. Okay. Więc to jest szkoła, jak powiedziałem, też objawowa i uczę terapii przyczynowo-skutkowej, czyli mm -hmm. najpierw zawsze jest przyczyna, później jest skutek. Cała nasza ta medycyna bazuje na skutkach. I mm -hmm. ja też w dużym procencie uczę ludzi, jak w, w tam przypadkach takich czy innych szybko sobie pomóc tym działaniem objawowym, bo to do jakiegoś tam momentu działa. No, ale też uczy ich zaglądać w te głębokie, właśnie poziomy i powiązania między tymi poziomami w przypadku schorzenia, które no, nie poddaje się typowemu podejściu, czyli temu objawowemu. I to jest w zasadzie, według mojej wiedzy, jedyna taka szkoła nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, ale w ogóle na świecie. Chociaż i w kilku szkołach gdzieś tam próbują uczyć jakiegoś tam wybranego, bo ktoś odkrył jakieś tam powiązanie, na przykład z wątrobą. No i tą wątrobę trochę bardziej zgłębił z tymi powiązaniami, ale to, to, to jest i, i jedna część tego, ale to przecież mamy tego, tego na, to trzeba na całość brać zawsze pod uwagę, nie tylko tam jakąś jedną funkcję czy jeden organ. Stąd wiem, że no ta moja szkoła jest zupełnie ponadczasowa, można powiedzieć, w tym sensie, że jeszcze inaczej. W zasadzie ludzie już doskonale wiedzą, że chcą być leczeni przyczynowo, tylko nikt tego jeszcze za, do końca nie wie, jak to zrobić. A ja, mi jakoś to było dane, no, przez tego sam nie wymyśliłem, no i tego uczę w tej szkole. I jak długo to trwa? Poziom podstawowy jest dwuletni. Aha. I wychodzimy z takiej szkoły jako. Jako naturopaci dyplomowani. Aha. Ale to w zasadzie sam, nazwijmy to, urzędowy poziom wyedukowania nic tu nie, nie, nie zmienia, bo ktoś w Polsce jest takie dziwne prawo, że ktoś to zrobił tam jednodniowy kurs naturopatii u kogoś zapłacił jest tysiąc złotych, ma też dyplom i też ma uprawnienia naturopatii. E, naprawdę? Tak. Aha. A, widzisz, tego nie wiedziałem, że to można a, tak łatwo stracić tak to może bym został jutro. <laughs> <laughs> Myślę, że nie miałbym z tym kłopotów, gdybyś poszukał na internecie. Takich kursów kursów jest do groma. Echa. No, jeśli chcemy, to zrobić dobrze. No i możemy przynieść ulgę wielu ludziom wtedy, bo, bo wiesz, każdy człowiek chory potrzebuje troski. Chce się poczuć zaopiekowany, chce wiedzieć, że ktoś się o niego naprawdę zatroszczy, i z tym chyba wszyscy mamy problem. No, a nasze polskie społeczeństwo ma z tym problem do kwadratu, dlatego że myśmy byli wyedukowani od systemu komunistycznego, że nam się należy. Aha. Ja już w ogóle przestałem na przykład czytać komentarze yy, czy jakieś yy, półmądre maile, które do mnie przychodzą pod tytułem No jak ty możesz od chorego człowieka brać za poradę? No to już, nie już nie. przestało mi się chcieć odpisywać pod tytułem A jak ktoś ode mnie chce, żebym zapłacił za telefon, czy za gaz, czy za mieszkanie i no. tak dalej? No, nie, no jak ktoś śmie ode mnie kogoś takiego jak ja brać? No, to jest po mhm. prostu, to jest mój zawód, mechanik samochodowy też nikomu nie robi czegoś za darmo. Przecież popsuł te auto, ma, no tak. No nie, no tym się nie przejmujemy chyba, bo no nie sprzedajemy swojego czasu tak o i nie rozdajemy na takim szerokim zakresie. Nie, jestem bardzo szczęśliwy, bo, bo no nie będę też, jak to mówią, niech twoje oko nie widzi tego, co, 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 co uczyniło prawę. Ale, ale jak gdzieś tam czuję wewnętrznie, czy coś, że komuś trzeba za darmo podpowiedzieć, to się nie waham, tak? Więc, tak. Więc, ale to muszę gdzieś poczuć. To nie jest tak, że każdy, kto napisze, tak, tak. otrzymuje. To gdzieś to, to jakoś przychodzi do no, człowieka. społeczeństwo mamy roszczeniowo. I... Nawet też mi ktoś napisał dwa dni temu, to co to ma być? To wizyta chorego dziecka, 200 zł. ktoś tam w innym kontekście pisze. To powinno być tak, o. No to, no to niech dobrze, to niech państwo szanowne też pokrywa nie. porady, na przykład twoje, czy naturopatów nie. i będziecie mieli tak, jak to jest w przychodniach, że się idzie, nie płaci się nic, wychodzi i tyle, tak? No na znaczy z niczym? Tutaj, jak za pasą, za normalną się wizytę. nie to... się z niczym i się było. I no, się było, tak. No tutaj niestety jest wiele, wiele lat nauki, za którą nikt nie płaci, bo nie. na przykład z wszystkie moje szkoły opłacałem z własnych pieniędzy, nic nie miałem za darmo, nie tak, że w Polsce idziesz na studia i masz ich za darmo, i za wszystko musiałem mhm. płacić. Więc no to ciężko, żebym to też... A ty byłeś jakiś czas za granicą? No większą część życia byłem za granicą. I to masz dobre doświadczenia z tego pobytu tam? Bardzo dobre. Dobre. Mhm. Mhm. To było takie rozwojowe bardzo. To było rozwojowe w bardzo wielu płaszczyznach. No nawet nie potrafię ich jakby wymienić wszystkich, ale tak ogólnie rzecz biorąc to, to, to było tak jakby ktoś... Teraz, po czasie, to dopiero widzę, jak wyszedłem z jakiegoś punktu z jakimiś tam przekonaniami, doświadczeniami, wiedzą, to to wachlarz mi się rozwinął. Z tym, że ja się mm -hmm. zawsze chciałem uczyć, to też mi to pomogło. Nie byłem mm -hmm. taki, że zamykałem się na coś nowego, a tego nie chcę, bo coś tam, tak? Znaczy, miałem takie podejście w przy w pierwszej mojej emigracji, gdzie wjechałem do Francji, gdzie przez pięć lat wiedziałem tylko bonjour i dziękuję, tak, do powiedzenia. Mm -hmm tak jakoś nie lubiłem w ogóle tego, tej Francji, tego wszystkiego, Taki, sam się zablokowałem. I nagle po pięciu latach, nie wiem jak, yy, powiedziałem, no przecież to jest głupota, żeby mieszkać w kraju i, i nie umieć się komunikować. W ciągu chyba czterech miesięcy zacząłem płynnie po francusku mówić. Byłem tak osłuchany po prostu z tym tak, językiem, tak. że mi to już później przysz, przyszło. Nie? I, to, I to był ostatni blok tego typu, że broniłem się przed jakimiś nowymi rzeczami. Aha. Chcemy być otwarci, bo poszerzanie wiedzy i naszych takich horyzontów myślowych, bo czasem nas, tak nas poszuflatkowali przez lata, i telewizory zrobiły z nas <grywania> tak powierzchownych w poszukiwaniach, że to się wydaje, to wiesz. Ale wiesz, z drugiej strony, jak na to patrzę, to nie do końca uważam, że, że, że to poszuflatkowanie. I te kłamstwa, które nam ciągle przemycają, jest to do końca złe. Na pewno to nie jest dobre, żeby było jasne, nie, że się mm -hmm. tym zachwycam. Natomiast akurat przy naszym polskim podejściu wydaje mi się, że to jest bardzo dobra szkoła, bo my zawsze umiemy z takich rzeczy wyjść. Szukamy wyjścia. To nas dodatkowo rozwija. Mhm. Prosty przykład: jak wszyscy dostawali dziabnięcia na śmiertelną chorobę, Aha. ponad połowa społeczeństwa powiedziała, że nie. Gdyby teraz znowu przyszły te, te, te dziabnięcia, domyślam się, że z tej połowy, która wzięła, być może połowa też jeszcze by nie wzięła. Druga połowa weźmie wszystko, co im kiedykolwiek powiedzą. Taki mają Aha. poziom intelektualny, bo nie potrafią rozróżnić. Tego chociażby, że rząd nigdy za darmo nic ci dobrego nie daje? Tak, tak. No, nie dociera do nich, tak? To, to są fascynaci rządu, tak? <głos> <głos> no ale ci, którzy myślą, no już będą mieli inne podejście i nawet takie, wiesz, przewalcowanie społeczeństwa już obudziło w nich taką czujność, że no to coś z tym było nie tak. Przynajmniej takie stwierdzenia. Wielu powiedziało nigdy więcej w życiu. A jeszcze ktoś, jak miał doświadczenie w rodzinie, że ktoś teraz jest na przykład jakieś tam niedowładem, ma jakieś różne rzeczy, czy, czy kilka dziwnych śmierci, chyba nie chcesz tego powiązać. Nie, nie, to zupełny przypadek. <laughs> w żaden, ja tu nic nie zarzucam, no nie? No, jedno, no najbardziej mnie zadziwiło kilka takich informacji, które do mnie doszło. Jedna była szczególnie istotna, bo to jedna moja studentka powiedziała. E, przyjechała e, za, chyba pokręcę. teraz, bo już nie pamiętam szczegółów, ale to było tak, że zmarł ktoś w rodzinie, ona wtedy przyleciała do Polski na pogrzeb, zmarł drugi człowiek. Ale nagle. Tak, nagle. No i wtedy była rozmowa, nie? Bo ja tam już mówię na temat tego dobrodziejstwa, jak to wygląda od podszewki, nie, nie propaganda z, z góry Aha. narzucona, więc ona już tego nie zrobiła. I ona przy, na tej chyba stypie, czy jakoś tak było, powiedziała a nie myślicie, że to właśnie po tych dziabnięciach oni odeszli, a oni wtedy na nią coś ty, gdyby wcześniej byli zrobili, to by byli żyli. A, tak. No takim ludziom tak, się tak nic jest. nie da tak, wytłumaczyć, tak. nie. Tak. Mówi do mnie tylko o ręce mi opadły i już mm -hmm. nie wiedziałem, co powiedzieć. No. no ale to zdarzają się tacy. No tak. Ja jestem na szczęście <laughs> nie <niedziabany śmiech> I mam się dobrze. No dobrze, ale wracamy do tych takich czujących się źle, poszukujących rozwiązań dla siebie. No, i, i ja spodziewam się, że to może być trudne, bo wszyscy w rodzinie gdzieś tam dalszej, bliższej kogoś takiego mieliśmy. No i jak. I dali chyba są zakłopotani, nie wiedzą, co ze sobą zrobić. No bo byli u tego lekarza, coś im powiedział. No i teraz, no, no do czego? No czekają na chemioterapię, czekają, czy tam na. No, róż... nie wiedzą, nie mają pojęcia, jak się za to zabrać, i nie wiedzą, że może być inaczej, bo tego w gabinecie nie usłyszeli, a nie dotarli nigdzie wcześniej. Może czasem no, nie patrzą na żadne YouTube, nie patrzą na żadne miejsca. Ludzie starsi często już są sami, nikim nie podpowie. No i co my możemy powiedzieć takim ludziom? Zresztą no, tu nie ma jednej recepty no. dla wszystkich jednakowej, bo. Niekoniecznie starszemu człowiekowi można zalecić to, co powiedzmy jeszcze takiemu w sile wieku. No bo to, 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 to już tak organizm nie działa też. Mm -hmm. Natomiast jeśli by można tak w ogóle, jeśli by można, mówię, to nie jest porada, tak, żeby mm -hmm. było jasne, to jest moje zdanie, które ogólnie można gdzieś tam usłyszeć jako informację. Generalnie trzeba się zastanowić nad tym, co przerywa szlaki nowotworowe. Czyli idziemy do przyczyny numer jeden. Co, co, co to takiego jest? Przede wszystkim jest to kapusta której nam w Polsce nie brakuje. Kapusta w każdej postaci, każdy rodzaj kapusty przecina szlaki nowotworowe. W tym czasie niewskazane jest jedzenie na biało i mięsa, dlatego że tam się czynnik stymulacji nowotworów znajduje i on pobudza, jakby, wzrost tych nowotworów. Oczywiście tu część terapeutów od razu powie: A co tam moi pacjenci jedzą mięso i stosują kapustę? Bo znam takich i to nie ma żadnego związku. Owszem, ma, bo to w zależności od tego, jaki jest wydolny organizm. Ja mówię tą idealną taką rzecz, że w przypadku nowotworu odkładamy produkty mleczne i odkładamy mięso, zwłaszcza czerwone. Oczywiście tam jakiś kurczaczek, rybę można jeść. I to już powoduje. Odcięcie tego zasilania, tak jakbyśmy kabel z wtyczki wyciągnęli ze ściany, powoduje odcięcie tego zasilania, i ten nowotwór już nie ma tak za bardzo skąd czerpać na, swoje, na swój rozwój tych wszystkich elementów. Co nie znaczy, że się go w tym momencie zdąży zagłodzić, bo jeśli on już do jakiegoś tam momentu doszedł, to on już i tak da sobie radę w odżywianiu, ale się mu mocną odnogę odżywiania odetnie. To jest numer jeden. Pytanie, czy to u każdego można zastosować? No nie, bo jeżeli człowiek jest bardzo słaby, w ogóle ledwo na oczy widzicie, jak mu tylko dasz kapustę, powiedzmy, do jedzenia, to nie mówisz, że tylko kapustę. Ale dobrze na tydzień, dwa czy trzy, jak człowiek wytrzyma, czy na cztery, dasz mu tylko tą kapustę i tam powiedzmy warzywka, czyli dieta dr Dąbrowskie, krótko mówiąc. Ale jeżeli człowiek jest spaniający się na nogach, no to nie dasz mu czegoś takiego, bo on po prostu się przy tej diecie wywróci. Wtedy trzeba przejść na dietę keto. Ktoś powie, no tak, ale dieta keto jest przeciwieństwem tak. Dąbrowski, ona wzmacnia raka. Nie do końca, dlatego jeśli do, dokładnie pilnuje dietę keto, to ona też powoduje ograniczenie dożywiania komórek rakowych. Czyli dieta keto na wzmocnienie dla ludzi słabych i dieta powiedzmy wysokowarzywna z kapustą na głównym sztandarze trzy razy dziennie, jak najbardziej może nam już. Zdawałoby te... się wykluczające, nie? No, to jest tak, to, to wspomaga zdecydowanie. No i teraz jeszcze trzeba pomyśleć o tym, który organ jest zaatakowany, bo ten organ trzeba no tak. specyficznie wzmocnić. No i tutaj właśnie już przychodzą te poziomy choroby, o których mówiłem, że to nie, że jakimś jednym ziołem każdy organ wzmocnisz czy, czy coś, bo, bo można, ale jak nie wiesz dokładnie, jak to zrobić, to może ci się udać albo ci się po prostu nie, nie uda, no, tak? No bo to działasz ciemno. Mamy raka żołądka albo raka kości. No, no i to są różne chyba. To są różne, dokładnie. No, raki kości są paskudne, tak, dlatego że ta choroba jest na, już na najgłębszym poziomie w tym momencie, jak wiesz, bo tu mamy tkankę powiedzmy skórną, podskórną, mm -hmm. mamy mięśnie, tkankę tłuszczową, to no już nieważne jaka tam kolencja, ale ostatnią tkanką jest tkanka kostna. Jeśli rak znajduje się na ostatnim po, poziomie przenikania, tak to nazwijmy warstwowego, no to jego jest naprawdę stamtąd ciężko wygonić, zwłaszcza jeśli trwa trochę, no to, to najczęściej się, się to nie udaje. Ale jeszcze pozwól, że wrócę do, do tego, że tak, nazwijmy to przecięliśmy, to, że te mhm. szlaki nowotworowe, które, dzięki którym nowotwór jest odżywiany i zasilany, ale teraz potrzebujemy jeszcze oprócz wzmocnienia danego organizmu oczywiście oczyszczenia go też należy pomyśleć o tym, czym ten nowotwór jeszcze zabić, czyli stosujemy wtedy środki, które wybiórczo niszczą te tkanki nowotworowe. I to jest taki bardzo wielki skrót tak, tego wszystkiego, mm. co należy zrobić. Już, bo tu można jeszcze wejść głębiej. można powiedzieć, że co na poziomie energetycznym zrobić. Bo jak człowiek słyszy energia, to tak albo jest całkowicie zachwycony, bo ktoś powiedział o energii, albo od razu myśli o okultyzmie i ezoteryce, A to nie ma nic wspólnego z tym. Przecież nasze komórki, nasze mitochondria produkują energię, dzięki której się poruszamy, mówimy, jest ciepło ta ciała, to przecież to jest wszystko energia. Ja mówię o tej energetyce, którą mamy. Więc ta energetyka, jeśli będzie na tych swoich kanałach przyblokowana, to też nie będzie sprzyjać zdrowieniu, więc jeśli ktoś wie, jak, to można i manualnie odblokować, można na przykład homeopatię też zastosować, czy jakieś inne specyfiki, żeby poruszyć ten, ten poziom energetyczny. To jeszcze wtedy szybciej się z tego wychodzi. No jest takich wiele dróg, które należy przy danym nowotworze zrobić. No ale mówię, jak już ktoś nic nie wie, no to jak już zrobi to, co chociaż powiedziałam, tylko uwaga, no mówię, to nie jest też dla, dla każdego to wszystko, trzeba wziąć pod uwagę wiek, stopień rozwoju choroby i w ogóle dużo innych rzeczy, no i musimy pomyśleć o psychice, dlatego że jak tu świetnie zauważyłeś, człowiek jest taki nazwijmy to zmięty, zdepresjonowany, zestresowany przy tym nowotworze, że on się cały, no wręcz można powiedzieć, trzęsie. No nie ma się co dziwić, bo jak się ma taki program, że to jest już śmierć, już koniec, no to kto się nie boi śmierci? No każdy nie. się boi, tak? Nie. Nie? Nie. No ci, którzy mają wiarę, to, to mniej się boją. Idą <laughs> dom do domu. No to mniej się boją. No ale trafia na onkologię do Gliwic i widzi te setki osób. No. no cóż mogę powiedzieć, jak powiedziałem, ja bym na tą onkologię poszedł... Yy, jako po ostatni mm -hmm. ratunek, a nie po pierwszy. Więc ktoś trafi tam jako po pierwszy no ratunek, jak się tam jeszcze napatrzy, no zobaczy, no to mm -hmm. no, z jakim nastrojem może wyjść, no. tak? No, ale Gdy mówię o tej jest... psychice. Prostą rzeczą na, na, na wzmocnienie psychiki tutaj, to nie tak, że całkowicie już człowiek nie będzie miał stresu, ale na takie troszeczkę jakby oddalenie się od tego problemu jest prosta witamina B3. Tylko nie ta dająca uderzenia gorąca, bo to znaczy ona też bardzo dobrze działa, tylko że to ciężko wytrzymać. No były badania kliniczne, które, o których zresztą piszę w rakto Niewierok, że podanie 2-3 gram tej witaminy na raz powodowało to, że ci, którzy popełni, chcieli popełnić samobójstwo, rezygnowali z tego. Po jednej dawce. No. To więc niebiosa nam dały Aha. fenomenalny, że tak powiem, środek. To jest pierwsza rzecz. A, ale ja nie zrozumiałem. D3 czy B3? B3. 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 Mhm. Tylko mówię, nie ta, co daje uderzenie gorąca, mhm. bo, bo to, jak dostanie się takiego uderzenia, to człowiek, kurczę, jak pierwszy się raz tym spotyka, to nie wie, co się w ogóle e? dzieje. O tak, to cóż. E, kolejną rzeczą jest chociażby męczennica, czyli Flora, zioło do picia, e, dziurawiec, rumianek. To wszystko uspokaja nasz system nerwowy i myśli. Już nawet nie chcę wspominać o kropelkach Bacha, gdzie tam jest specjalne cztery krople, które są zrobione na takie właśnie szokujące informacje, jakie są. Więc tych rzeczy trochę mamy. Żeby tą psychikę wzmocnić, możemy podnieść poziom serotoniny chociażby. No więc to nie jest tak, że jesteśmy bezradni bez, bez i bezbronni. Tylko, no mówię, na to wszystko trzeba poświęcić troszeczkę czasu, żeby to sobie zgromadzić. Mhm. Jeśli ktoś uważa, że dla niego jest ważniejsze kupienie nowego modelu samochodu, niż wydanie części pieniędzy na zakup jakiejś książki czy pójście do jakiejś szkoły, no to, no to no co mu mogę powiedzieć? Większość tak uważa. No to później, później lądują na takim no, oddziale, i wtedy no. się zaczyna krzyk, że. Ja wiem, my to. Doskonale było widać na tym naszym ekologicznym bazarze w Mikołowie. Jak ja tam stałem, rozmawiałem z ludźmi i docierali wszyscy, którzy już byli zdiagnozowani z rakami, i oni zaczynają szukać prawdziwego jedzenia. Teraz dopiero, często już mając lat 60-70, oni przyszli, no bo, żeby prawdziwe jedzenie, bo to rak i to. No i, i tak jak z tym studniu mówiłeś, nie? że to może już jest późno. Należałoby zadbać raczej wcześniej chyba. Wiesz, no dobrze, i ktoś po 60 dochodzi do tego, że no, być może nie miał też możliwości i coś go nie nakierowało w tym świecie. Mm -hmm. Ja takich ludzi też nigdy nie przekreślam, tak? no bo to każdy ma jakby swoją drogę. No dobrze, w tym wieku zaczął się tym w ogóle interesować, bo jak on się tym zaczął interesować w tym wieku, i na przykład jego rodzina zobaczy, że przeszedł na zdrowe odżywianie, że sięgnął po naturalne metody, wyleczył się, to chociażby jego dzieci, które pewnie też były bardzo sceptyczne do takich naturalnych metod, może powiedzą: Wow, to rzeczywiście to działa, jego wnuki, więc to, to jest tak, że ktoś musi się, znaczy nie tyle może musi, bo słowo słowo musi to jest złe i nie lubię go używać, jakoś mi tak z automatu wyleciało. Że ktoś na tym ołtarzu postępu gdzieś tam jest składany. No, jeśli to mm -hmm. będzie, powiedzmy, ten tato czy dziadek złożony, ale on to światło przeleje na te dalsze pokolenia, to też jest super, tak? No, mm -hmm. nie oszukujmy się, nasi przodkowie dokładnie robili taki sam krok w stosunku do nas, tylko w innych dziedzinach, których my dziś już nawet nie pamiętamy, i też zrobili coś, co nam to ułatwiło jakoś życie. Więc to, że ktoś zrobi z nich na, na, na dalsze pokolenia, moim zdaniem jest to jakby normalny proces, bo ważne, że zo, zostało zachowane y, uczenie się dobrych rzeczy i przekazywanie. No wiadomo, że dlatego człowiek jest przykro, że musi na przykład już y, umrzeć, ale niekoniecznie, bo się zastosuje tę metodę tak jak należy. Jeszcze ktoś mu fajnie podpowie, może z tego wyjdzie wtedy jest super, tak? I wtedy się jeszcze powie, matko, to ja 60 lat życia wierzyłem w same tabletki. Mm -hmm. Ja miałem świetne akurat dostałem batem po głowie w młodym wieku i to mnie bardzo wyprostowało. No byłem typem człowieka, już to nieraz opowiadam na wywiad, jeszcze raz powiem, Proszę. to może, może do kogoś to, to dotrze, kto tego nie słyszał. Byłem typem człowieka, który bardzo często chorował. I yy, 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 no trafiałem do lekarza, tak? Yy, w ośrodku zdrowia, no bo do kogo miałem trafić? Bo mam bra za rękę i szedłem. No, albo zastrzyki z peniceliną. Oczywiście wtedy nikt nie wiedział, że ona wywołuje penicelina raka. Antybiotyki miałem 3-4-5 razy w roku, bo doszło do tego, że ten kreten już dawał mi nawet na silny katar antybiotyki. W wieku 15 lat byłem tak rozwalony, że no dosłownie nie było dwóch tygodni, żeby się coś nie działo. Angina, albo zapalnie oskrzeli, albo płuc, albo zapalnie uszu, wszystko górne drogi oddechowe i żaden z tych mądrych jak myślę o nich dzisiaj, to nie wyszedł poza ten, to, tą swoją strefę komfortu, że widzą, że te antybiotyki na mnie działają, że pomyśleć o czymś innym, czy powiedz, słuchaj, ja ci tu już wiele nie pomogę, szukaj jak, jak, ratunku gdzie, nie. Przychodzi, aha, to ty jesteś ten zdechlak, to antybiotyki do domu. No mówię, no kurczę. Mhm. W 15 roku życia dowiedziałem się o takiej pani z Limanowej, ko Nowego Sącza, która jak to ludzie mówili, leczyła z moczu. Mhm. Co znaczy, to trzeba było do niej przywieźć świeży mocz, w ogóle cała historia, jak ona to robiła, to, to jest po prostu historia. No. Jak ja, ja się tam głupo, głupkowato zachowałem, to też, ale to była świetna też lekcja dla mnie. To mówię, to jest fenomenalne, takie rzeczy się dzieją, bo to do człowieka myślącego dociera. W każdym razie, pojechałem do niej. Ona no, po, po tym oczu określiła, co mi zdała, mi zioła, piłem, zioła przez 3 miesiące i przez 18 miesięcy nie miała nawet kataru. Asem. Awesome. I ja w tym momencie mówię, panie Boże, czy ja jestem kretynem, że do tego lekarza chodziłem? Czy ten lekarz jest krytynem, że nie wiedział, co samo zrobić? Bo to nie jest normalne, żeby no, taka, jak to mówią, babcia ze wsi, tak? E, no, miała tak fenomenalne rezultaty, podczas gdyby pan e, doktor medycyny przez 15 lat nie doszedł do tego, jak to można zrobić. No i później do niej wróciłem drugi raz, dałam już to zrobić, po prostu się. No, błyskawicznie u mnie polepszało i to był dla mnie taki potężny zwrot w myśleniu, w obserwacji tego wszystkiego. ale ja miałem to szczęście w wieku młodym. Ale jeśli ktoś był cały czas zdrowy i w wieku 65 lat zapada na chorobę, no to powiedzmy tak, nie ma tego czasu zbyt wiele, żeby to wszystko odwrócić. Ja na przykład dzisiaj, mam prawie 60 lat, czuję się zdecydowanie lepiej niż jako 15-latek. No nieporównywalnie lepiej. No to coś to znaczy, nie? No. Ta, cóż, to wie, cóż więcej dodać? Ta młodość, za każdym razem jadłem biseptol. I, I wszystkie, i to było to, tak samo jak u ciebie. ja Teraz się czuję doskonale lepiej, niż jako ktoś młody, co chwilę chory. Nie, jeszcze w, wcale w czasach szkolnych. No dobrze, my tu tego tematu tylko tak dotykamy. Drodzy Państwo, jak w wyszukiwarce YouTube'a piszecie Ryszard żeby to tych rozmów znajdziecie sporo. Tam te treści wszystkie są dostępne. Bardzo rozszerzone, bo no nie sposób w 45 minut dużo sobie powiedzieć. No, Ale odszukajcie, posłuchajcie, znajdźcie. Wiecie, że książki są dostępne. One no, są dostępne dalej? Mhm. Tak. Książki, takie fajne pakiety. Rak to nie wyrok. Byłem za, taki zadziwiony tym tytułem. Podobało mi się. Rak to nie wyrok. I myślę sobie, no, no trzeba to poznać, bo to możemy zmienić dobrostan wielu z naszej rodziny, bliższej i dalszej, bo to każdy się z czymś boryka. No, a masz jakieś takie przykłady osób, które faktycznie dobrze się to dla nich skończyło? No, mnóstwo. Tak. Ale powiem tak, nie przykłady osób, tylko ludzi. Ludzi. Mhm. Bo osoba, pozwól, że wtrącę dygresję, no? bo to jest kolejne kłamstwo, którym nas otulono. osoba to jest yy, wybysprawny, yy, no? wymyślony na potrzeby tego, żeby nas nie wolić i płacić podatki. Aha. Bo według Biblii podatki mają płacić nie tubylcy mieszkający na danym terenie, tylko przybysze. Aha. Więc wymyślono, jak to obejść, więc trzeba było wymyślić, Fikcje, czyli osoby, bo to jest fikcja. Yy, kto jest osobą? No ja na dowodzie, ja na prawym jeździe, ja na paszporcie, to jest fikcja, właśnie. I te, teraz ktoś powie: No dobrze, ale jakie się mam posługiwać yy, moją tożsamością? Mam oko, mam palec, Aha. to jestem ja. Tak. Yy, są do tego czytniki, przez są wprowadzane już, yy, więc można się tym spokojnie posługiwać, a yy, osoba to jest znowu wkręcenie nas w kolejną spiralę kłamstwa. Z którego w zasadzie nie ma wyjścia, jak sobie ktoś z tego sprawy nie zda. Więc tak, odpowiadając na Twoje pytanie, jak najbardziej jest mnóstwo, ale to mnóstwo przykładów ludzi, którzy chociażby, i to jest dla mnie naprawdę niezwykle cenne, chociażby po przeczytaniu tych książek, kiedy napisali do mnie e-maili z dziękowaniem, że dzięki tym książkom wyszli na przykład z raka, czy z jakiejś innej ciężkiej choroby. Niesamowicie. I ja mówię: no, 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 co, co lepszego mogę tak, usłyszeć. Tak. Tak, nie? Oczywiście większość ludzi nie pisze, bo jak wyszli, no to tak nie wiedzą napisać, czy nie. Aha. Ale jak wiem, jak już napisało tam chyba, z, nie wiem, kilkaset ludzi, no to pewnie z kilka razy więcej tak. z tego skorzystało co najmniej. Nie? Więc to jest dla mnie tak jak no swego rodzaju nie? Order Virtuti Militari, że coś fajnego poszło. Nie? Mm -hmm. Więc można. Te książki, no powiedzmy, są troszkę tak napisane nietypowym nie sposobem, bo ludzie mnie piszą, gdzie w twoich książkach jest jak wy, wyjdę na przykład z prostaty. No tam na temat prostaty nic nie piszę, mm -hmm. ale w tej książce na temat prostaty piszę wszystko. Co to znaczy? <laughs> to znaczy, że idąc po tych ogniwach przyczynowo-skutkowych, jak się ich analizuje, to trzeba sobie wynotować, w którym ogniwie coś mi nie gra i te ogniwa poregulować, bo rak prostaty... Nie leczymy laka, raka, przepraszam, prostaty objawowo, czyli znowu tam wytniemy coś, prawda? Mężczyzna już przestaje być mężczyzną w pieruszkach ładnie chodzi, tak? No bardzo często tak się dzieje. To nie wiedziałeś o tym, taką nie. minę zrobiłeś. No to popytaj tych, co są po, po raku prostaty takim poważniejszym, nie? No, to tak to się niestety dzieje. To jest okaleczenie faceta. I to jest leczenie objawowe, typowo akademickie. Natomiast jeśli weźmiesz, poregulujesz te wszystkie zaburzenia, które są na różnych poziomach u ciebie, no to w tym momencie znowu rak prostaty nie jest zasilany, nie jest odżywiany, zastosuje środki na jego zlikwidowanie i nie ma raka prostaty. Mhm. Prostą rzeczą na to, żeby na przykład przestać panikować przed rakiem prostaty, to jest spożywanie cynku a najlepiej przez tak trzy miesiące już starszych panów w roku garść obłuskanych pestek z dyni. Oczywiście najlepiej nie podsypanych nawozami, dlatego że nawozy sztuczne, jak się ich tam posypie, te, te, te dynie, które mają urosnąć, one destrukcyjnie działają na nasz system hormonalny, zwłaszcza podnoszą u mężczyzn poziom estrogenów. Mhm. A poziom estrogenów u mężczyzny powoduje to, że zaczyna y, szaleć prostata. Ale chcemy jednorazowo taką garść? Jeść? Raz dziennie. Aha. Przez trzy miesiące codziennie. Aha. I to jest naj, najlepsza forma przyswajalnego cynku na naszym, mhm. na naszym klimacie, jaka jest. No jeżeli ktoś już nie chce mu się łupać, tak, no to przynajmniej systematycznie w ciągu roku bierze jako mężczyzna 30-50 mg cynku i to go w potężnym procencie też zabezpieczy przed rakiem prostaty, to nie znaczy, że zawsze go uchroni. Dlaczego tak? Dlatego, że cynk też jest potrzebny do produkcji chociażby testosteronu, czyli tego hormonu, który z mężczyzn zrobi mężczyzn. I teraz uwaga: jeśli weźmiesz jakiekolwiek opracowanie medyczne, czy porozmawiasz z lekarzem, to wszyscy powiedzą, ci lekarze, bo z kilkoma takimi rozmawiamy, i zaraz wam powiem, jakie pytanie zadałem tym lekarzom, i każdy zapadł głębokie milczenie wtedy, no nie? Wszyscy oni twierdzili, że rak prostaty bierze się z nadbioru testosteronu. Więc logicznie spożywanie cynku nie jest skazane, bo on się też przyczynia tam w którymś momencie do zwiększonej produkcji testosteronu. Ja mówię tak, panie doktorze, wow, co za wiedza, super, bo jak, jak już widzę takie głupoty, to już jestem wredny, że tak powiem, no nie? dla tego kogoś. I ja mówię, a proszę mi powiedzieć, tak już abstrahując prostaty, takie mam do pana pytanie, w którym to wieku u mężczyzny najwyższy poziom testosteronu 20-30 lat czy od 50 do góry, no to mówię to 20-30 lat. I mówię, to proszę mi pokazać, ile mamy przypadków prostaty w wieku 20-30 lat. Ile każdy nagle załapał, i a, mhm. że wpadł własną pułapkę. I mówi, widzi Pan, i tak nas wszystkich tutaj okłamują, bo się co okazuje? Okazuje się, że przy raku prostaty, jeżeli zmniejszymy poziom estrogenów i podamy środki zwiększające produkcję testosteronu, to jakoś dziwnie prostata znika. Znaczy rach prostaty. Mm -hmm. To było przekręcone badanie lekarskie, o którym ja napiszę w książkach o hormonach i w dokładnie, o co w nim chodzi. Było zrobione tam no dosłownie, tak jak się to czyta, śmiech człowieka bierze, ale w bardzo podobny sposób, jak ustalono poziom cholesterolu, nie? Ktoś tam wymyślił, wypadł na korytarz powiedział, że to będzie taki poziom. I bardzo podobnie zrobiono właśnie z poziomem testosteronu w stosunku do prostaty. A to poszło w, w cały świat medyczny, no bo wiadomo, za tym się toczy biznes, ta operacja kosztuje, chemioterapia kosztuje, radioterapia kosztuje, a to, że człowiek umrze, kogo to obchodzi, no nie? Przecież i tak każdy w którymś momencie umrze. Więc yy, fatalistycznie to może zabrzmiało na koniec Widzisz, rozmowy. I jest tak, i tak umrzemy. No tak, no ważne jest to umrzemy, no, tak? Tylko ważne jest moim zdaniem, to, żeby godnie do tej śmierci Aha. dożyć i jak najmniej cierpieć przy tej śmierci i też może w tym obciążyć. Chodzi. Chodzi, tak, no oczywiście, no. że tak. Żeby umrzeć bez bólu. To by było najlepiej. To by było najlepiej. Ale wiem jedno, że przynajmniej znam osobiście jeden przykład, a usłyszałem o wielu więcej. Że ci, którzy naprawdę, proszą Pana Boga, o śmierć taką nieobciążającą, no to nie znaczy, że w ogóle już tylko kładą się spać, już nie wstają. Ale, ale nawet jak już ta końcówka jest, to jest bardzo taka do wytrzymania i krótkotrwająca, więc można pewne Aha. rzeczy wyprosić. Tak, tak. Ja tak będę miał. Do życzę tego <głos> sobie, <głos> sobie też. <noise> Drodzy Państwo, więc choroby były są, czasem możemy zaradzić, słuchając fajnych. Ludzi, nie osób. Właśnie. <laughs> e, więc słuchamy ludzi. E, no poświęciliście nam znowu dużo czasu. Pod filmem, po opisie znajdziecie do Ryszarda namiary. Książki są genialne. Szkoła jest super. Kto ma większe pragnienia rozwijania się, więc z tego skorzystacie. E, no, dziękujemy wam za poświęcony czas. Ryszard, tobie, że się zgodziłeś wreszcie przyjechać. Bardzo dziękuję tobie. Bardzo dziękuję państwu. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć. Subskrybuj kanał Piekarza i szukaj powodów do wdzięczności w życiu, każdego dnia.